pastor. Este tam tam dorwon setanego, takiego kocia się pokranego, a ty zaś na starszy rago. O, jak prawdziwy lór. Mariusiu, tańczmy na dwa pa, na setango ładne rozgłoski. Mariusiu, nie bądźcie na mnie zła, słuchaj jak harmonia rzeczy dla. Szabasówka piękna Polka, lepsza od niej monopolka, lepszy tango niż ją kolka. Mariusiu, tańczmy cichosza, tango androsowskie na dwa pa. Dzień dobry Państwu. Witamy w dzisiejszej debacie warszawskiej. Śpiewnik Warszawy została ona zatytułowana. Był śpiewnik domowy Moniuszki. My będziemy dzisiaj dyskutowali o śpiewniku Warszawy, a w naszym studio przede wszystkim orkiestra z Chmielnej. Przedstawiam pan Jedynowicz Mieczysław, akordeon, pan Tadeusz Fabisiak, skrzypce, pan Bogusław Nocoń, gitara, pan Kozłowski Ireneusz, kontrabas i najstarszy członek zespołu, pan Klimczewski, pan Ryszard Klimczewski, jazz. W naszym studio poza tym zaproszeni goście, mianowicie witam serdecznie pana Fedorczyka. Pan Fedorczyk jest człowiekiem, który był artystą w Filharmonii Narodowej, wiolonczelistą, bardzo silnie związany z tą orkiestrą, z orkiestrą z Chmielnej, którą w pewnym sensie wylansował. No, witamy, dziękujemy za przybycie Nestora naszej warszawskiej polskiej muzyki rozrywkowej, pan Władysław Szpilman, autor kilku tysięcy, pięciu chyba tysięcy wspaniałych piosenek rozrywkowych, ale również znany wirtuos. W naszym studio poza tym pan Władysław Lewkowicz, pan Wojciech Lewkowicz, przepraszam. Pan Wojciech Lewkowicz jest muzykologiem, jest pracownikiem Filharmonii, jest impresario znanym, muzycznym, jest radnym, śródmiejskim radnym, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i człowiekiem, który właściwie o muzyce warszawskiej wie wszystko i może tutaj bardzo wiele. No i już poznany przez Państwa pan Mulewicz, kierownik zespołu Chmielnej, jego wokalista. Panowie, Śpiewnik Warszawy. Śpiewnik Warszawy zaczęliśmy od piosenki zaśpiewanej na ulicy. To tak było w XIX wieku, na ulicy Katarynka grała, na ulicy grała orkiestra, no po prostu nie było tego Murzyna z tym radiem, które może trzymać w tej chwili na ple 4 złote, żeby posłyszeć jakiejś muzyki, szczególnie w biedniejszych domach, gdzie nie było instrumentu, gdzie nie było fortepianu. Dzisiaj oczywiście każdy z nas może mieć kasetę, walkmana na uszach, co mu się żywnie podoba. Więc moje pierwsze pytanie do rozmówców, do przybyłych gości, do panów. Czy to ma przyszłość? Czy witamy tutaj jakiś relikt przeszłości, ostatnią już znaną orkiestrę z Chmielnej, która się skończy, a potem już tylko te dyktafony? Moim zdaniem nie skończy się, dlatego że uliczne orkiestry są bardzo potrzebne. Ja sam osobiście, ile razy przejdę, powiedzmy, ulicą i mam zły nastrój, jestem w jakieś kłopoty i usłyszę te dźwięki, powiedzmy, tego rodzaju zespołu, no to mnie to wprowadza bardzo miły, dobry nastrój. Zresztą nie tylko u nas w Warszawie. W Warszawie jest, moim zdaniem, mało tych zespołów, ale jak weźmiemy inne stolice świata, to nie ma takiej stolicy, gdzie nie byłoby właśnie zespołów, nawet czasami występują teraz soliści, którzy się popisują i to naprawdę dużej klasy. Ja na przykład w Hamburgu słyszałem skrzypkach, daj Boże, kto wie, żeby u nas mógłby śmiało na estradzie grać. No, jasna sprawa, że niektórzy to muszą robić dla pieniędzy. Właśnie w zasadzie to dla pieniędzy, bo w końcu dla przyjemności nikt na ulicy nie gra, raczej wolą grać w zamkniętych pomieszczeniach. No, ale moim zdaniem daje to pewną przyjemność. Jeśli mnie jako muzykowi sprawia to przyjemność i wprowadza mnie w dobry nastrój, wyobrażam sobie, co się dzieje z takim przeciętnym słuchaczem, który powiedzmy nie jest muzykiem, nie zna się na muzyce, a słyszy dźwięki dobiegającego, a jeszcze jak usłyszy
znaną melodię. Także ja mogę tylko pogratulować. A jeszcze powiem, tylko może to nie wszystkim się spodoba, że często zamykam rano, jak jem śniadanie, radio, bo niestety dochodzą mi takie tak straszne jakieś dźwięki. Nie wiem, czy to są dżungli, czy jakiegoś lasu. Ja tego chyba jestem stary może i dlatego nie potrafię tego zrozumieć, ale zamykam szybko radio. Ale nie zamyka pan okna, kiedy gra orkiestra z Chmielnej? Nie, zamykam, nie. Orkiestra z Chmielnej gra dla pieniędzy czy z miłości? To jest i kwestia wyboru, i kwestia pewnej tradycji. Żeby istniała orkiestra tego typu, ona musi grać w warunkach, które kiedyś powstały. Kiedyś to była konieczność. Dziś to jest jak gdyby sposób na istnienie tego zespołu. To znaczy, jeśli my gramy w przejściu podziemnym koło rotundy na skrzyżowaniu Alei Marszałkowskiej, to podejrzewam, że bardzo wielu ludzi już o tym wie. I jeśli chcą nas znaleźć w jakiejś sprawie, to oni wiedzą, gdzie się mogą do nas zgłosić. My po prostu istniejemy, jesteśmy jakimś punktem w Warszawie. Spotkaliśmy się jednak w Domu Kultury Ochota, w pomieszczeniu zamkniętym. Umawialiśmy się na tą naszą dzisiejszą rozmowę. Czy orkiestra miałaby szansę przeżyć po takich rozmaitych kawiarenkach jednak pod dachem, jak to dzisiaj? Wie pan, mogłaby, gdyby istniał tak zwany sponsor, to znaczy człowiek, który mógłby cokolwiek i gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób finansować. Ponieważ o to jest bardzo trudno, w tej chwili sytuacja ekonomiczna, wiemy jaka jest, na razie się ona nie zmienia. I w związku z tym może i popyt na tego typu działalność jest nieco mniejszy. A jaki jest popyt na uliczną, na uliczne granie? Po prostu wie pan, jeśli przystanie 100 osób i chce nas posłuchać, a jeśli raz w tygodniu zdarzy się osoba, która uroni łezkę, kiedy gramy jakieś rzeczy, powiedzmy piosenki patriotyczne, to jest dla nas wielka sprawa. To jest więcej, to nie jest już kwestia pieniędzy żadnych. Panie Andrzeju, jeżeli można, przepraszam, bo ja bardzo wdzięczny jestem panu Władysławowi Szpilmanowi za to, że pan powiedział, że zatrzyma się pan, żeby zmienić nastrój. Pan mówi o łezce. Może ja wprowadzę odrobinę wzruszającego faktu właściwie historii tej orkiestry i prawdopodobnie orkiestra nie wie, czemu towarzyszyła. Znam taką historię, nieżyjący profesor Perkowski, Piotr Perkowski, swego czasu był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Był rok 1960, konkurs szopenowski wygrał Maurizio Pollini. Przewodniczył komisji, jeżeli nie mylę się, ale chyba się nie mylę, Artur Rubinstein. Po konkursie Piotr Po konkursie Artur Rubinstein został zaproszony przez Piotra Perkowskiego do Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, będąc tam Piotr Perkowski prezesem, zebrał parę drobiazgów po teściu Rubinsteina, to znaczy po Emilu Młynarskim. Gdy zobaczył to wszystko, Artur Rubinstein, no wzruszony, powiedział: panie Piotrze, to ja zostawiam te pieniądze na stypendium, które będzie pan fundować młodym pianistom. No i dodatkowe jeszcze pieniądze na dalszą zbiórkę drobiazgów po moim teściu. Minęło ze 2 czy 3 lata i Piotr Perkowski postanowił nadać Arturowi Rubinsteinowi tytuł honorowego członka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. I powiedzmy, że jest taka sytuacja. Jutro ma się odlet, to nie jest w tej chwili. Wiceminister filmu. Filmem się zajmował. Tak. No, w każdym razie niestety jutro nie możecie Rubinsteinowi nadać tytułu. Dostałem oto wiadomość od służb specjalnych, że Artur Rubinstein wykonał kilka koncertów na emigrantów, bo to było po 1956 roku węgierskim i to, wie pan, byłoby niedobrze. Musi pan tę całą historię odwołać. Ja rozmawiałem wtedy następnego dnia z Perkowskim, on przeżywał. To w każdym razie prezydium się zebrało. No i powiedział: proszę państwa, mam dla państwa miłą wiadomość. Mówi przed prezydium zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego: musimy się wstrzymać z nadaniem honorowego członkostwa. Nasze władze państwowe, rząd ma znacznie poważniejsze zamiary odnośnie Artura Rubinsteina i to było po prostu w tej chwili despektem. Gdy skończył, no była mała konsternacja. On nie uprzedzał, zresztą nie wiedział, jak tę sprawę ma powiedzieć. I w tym momencie za oknami, wtedy Warszawskie Towarzystwo Muzyczne swoją siedzibę miało przy ulicy Podwale, było słychać muzykę, orkiestra grała bardzo stare tango, jeżeli może pan, od kanto pan to nazywa, proszę bardzo. To był komentarz do tego wydarzenia.
A pasem Stasiek był w krągze na jego ulicę, w spelunkach ciemnych, gdzie smutne życie wre. Kochanką jego była zwykła uliczynica, która na rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją kankę, choć nieraz wiłka towała do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, to tak jej szeptał, ach, co zrobiłem ci. Kanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Kanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja wiecznie chciałbym być. Kanko, twe ciało słodko prędzie się przegina. Kanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w sercu nóż, ja wiem, to moja wina, choć życie płynie wśród burzliwych fal. Konsternacja, jaka zapanowała, wdarła się ta muzyka, Piotr Parkowski otworzył okno i powiedział: Państwo pozwólcie, ale ja muszę kolegów swoich uregulować. No i rozeszło się to wszystko, rozeszło się. Ale ja przepraszam, może panowie kamerzyści, nie gniewa się pan, że... Ale jeszcze ze dwa zdania. Tutaj jest między innymi złota płyta, tam są inne płyty. No i tę złotą płytę do studia przyniósł pan Eugeniusz Fedorczyk. Swego czasu razem pracowaliśmy, ja jeszcze rzeczywiście pracuję w Filharmonii. Pan już nie pracuje. Ja przepraszam. Myślę, że to jest czas i miejsce dla nie tyle, wie pan, sponsora, bo to chyba nie o sponsora, to była sprężyna i... Zagrali i w tym momencie widać, czym jest istota tego naszego... Przyjaźń z tym zespołem, to już początek lat 60. to był zresztą inny skład zespołu. Z weteranów został tylko Rysio Klęczewski, z tego co dobrze pamiętam. I ponieważ ja się wychowałem w ogóle w takiej dzielnicy, gdzie był kult takiego muzykowania, ja na Brzeskiej mieszkałem jako chłopak młody, więc pomyślałem sobie, że może warto by to ocalić od zapomnienia. Zresztą jestem zakochany w folklorze warszawskim cały czas i chciałbym, żeby to trwało. No i zmówiliśmy się z chłopcami, żeśmy nagrali najpierw jedną płytę, później melodię, płyta, druga okupacyjne melodie, a trzecia tuż powojenne melodie, tuż powojenne. No i chcę powiedzieć, że w zasadzie trzy były złote, tylko potem już polskie nagrania nie robiły w ten sposób, nie drukowały tych płyt złotych, nie można było otrzymać, tylko ta jedna pierwsza złota, w 1961 roku żeśmy ją odbierali. Zresztą była duża uroczystość na zapleczu domu w centrum, gdzie przyjechała pani Mieczysława Ćwiklińska ze specjalnymi życzeniami, dorożką przyjechała wtedy. No a uświetniali to tacy aktorzy jak Bielicka, Murkowska, tego typu, prawda? Tak. Tak. No, anegdota pana Wojtka Lewkowicza pokazuje nam wyraźnie, czym była taka orkiestra, ten rodzaj grania. No to było w dużej mierze podtrzymywanie, w stanie usłyszeć Czerwone Maki pod Monte Cassino, tylko... Jeśli pan pozwoli, to powiem ciekawostkę. Od wszechokupacji okupacji była grupa muzyków, i to doskonałych muzyków, no ale nie mieli z czego żyć. Na czele tej grupy stanął major Śledziński. No, był to przed wojną, prawda, major, który prowadził wspaniałą wojskową orkiestrę. Wykształcony człowiek, po wojnie zresztą był szereg lat prezesem Związku Kompozytorów. I tenże właśnie Śledziński prowadził taką właśnie kapelę uliczną. Także panowie mieli dobrych poprzedników. Mówiliśmy o przeszłości, popatrzmy jednak w teraźniejszość. Panowie ciągle grają, poza panem Ryszardem Kimczewskim. Panie Ryszardzie, jak długo pan gra w tym zespole? No, chyba 40 lat już minęło. 40 lat? 40 lat. Wyglądam na tyle? Nie. Nawet na 40, czyli od... No, 45. Czyli od giemowlęstwa. Poza panem Ryszardem, jakby wykonują ten zawód dziś, na bieżąco. Żyją z tego, nie chcę pytać jak, ale pewnie przyzwoicie, podejrzewam. Trudno twierdzić, jak muzycy. Tak. Proszę panów, ja mam pytanie, czym to jest dziś? Dawniej to było jakąś formą opozycji, jakąś formą
artykułowania tego wszystkiego, czego nie można było artykułować w życiu tym publicznym, zewnętrznym. Czy dzisiaj w tej dobie kryzysu, w dobie konkurencji, pojawia się konkurencja na rynku dzisiaj, Meksykanie warszawskim grają, Rosjanie tak. pięknie śpiewają. Czy dzisiaj jest to podwórkowe granie? Czy to podwórkowe granie jest jakąś taką darmową sceną promocji? No za kawałek skwerka nie trzeba płacić, tam można jeszcze i on sobie po prostu próbę swoją tam odbywa przed lekcją w konserwatorium i przy okazji zbiera w kapelę. Czy to jest ten nurt również u nas? W innych krajach, a inny system był w naszym kraju. W naszych krajach młodzież miała opiekę. Miała. Nie musiała płacić za naukę, miała, prawda, dostęp do instrumentów, do fortepianów, o co było bardzo trudno. I dlatego też bardzo rzadko, prawda, taki młody, który chciał popisać się, nie musiał wcale szukać, powiedzmy, jakiegoś zakątka na ulicy, żeby stanąć i grać. Natomiast teraz coraz częściej spotyka się, może w Polsce jeszcze nie tak, ale jak ja byłam za granicą, to bardzo często, na przykład słyszałem teraz, mówiłem poprzednio o tym, rosyjskiego skrzypka i ja stałem przez 15 minut, o jakiś artysta dużej klasy. Młody, 22 lata, ale znakomicie grał. No a dlaczego tam grał? No bo nie ma w ogóle gdzie grać. Żeby za granicą gdzieś zagrać na estradzie, to trzeba mieć wielkie poparcie. Ja się mówię o tych sponsorach. No i taki chłopak chce się w ten sposób ujawnić i pokazać i łudzi się, że ktoś go w końcu ktoś się nim zainteresuje po prostu. Jemu się powiedzie. Naturalnie może to się tak skończyć. Ja sam stałem bardzo długo. No, bo tylko, że ja nie jestem. Stał pan? No stałem, naturalnie. Naturalnie grał, ale znakomicie grał Pagani, jego kaprysy i różne takie rzeczy. Naturalnie to nie zdarza się tak, żeby to na każdym kroku tacy artyści grali, ale to się zdarza, dlatego że za granicą to nie jest takie proste, powiedzmy, wejście na estradę, czy dostanie jakiegoś tournée, to jest bardzo, bardzo trudne. No panie Wojtku, to też chyba niełatwe już dzisiaj, nie, prawda? Pan Władysław Szpilma mówi, że się zatrzyma, bo zespół oderwie jakąś złą myśl na moment. Tak. To, co ja panu powiedziałem tutaj, to jest nobilitacja sztuki określonej, pewnej wartości, pewnego charakteru. No jesteśmy tutaj ludźmi od tak zwanej poważnej sztuki, poważnej muzyki. Pan Eugeniusz Fedorczyk, nie wiem, czy zechce ze swojego rodzinnego dossier pokazać zdjęcia Witolda Mołcy-Żyńskiego i kompozytora Regameja na spotkaniu prywatnym, na prywatnym spotkaniu w Szwajcarii, gdzie cały ten repertuar, bo pan ma ten repertuar poza repertuarem symfonicznym, który ciągle wykonywał w orkiestrze, repertuar warszawski folklor w swoim repertuarze. I wpuśnienie, i to troszeczkę już dręczy i męczy. No ja wiem, ale nagrane. To jest właśnie ten rodzaj dźwięku. Estetyka prawidłowa i właściwa danemu instrumentowi. Ale panowie wiedzą doskonale, że wielki Szymanowski zapraszał się do właśnie harnasie powstały. Tak. Co o czym świadczy, że to na takiego twórcę, bo to był emocjonalny twórca, to był nie tylko wykształcony kompozytor, bo on może być wykształcony, ale nie ma tej emocji, a on miał wielką emocję. On się wypowiadał jak romantyk, powiedzmy, prawdziwy, mimo że był współczesny kompozytor. Naturalnie nie awangardowy, ale współczesny twórca. No i to jemu pomagało bardzo. On skorzystał z tych motywów. Zresztą Strawiński, muszę powiedzieć, jeden z największych twórców, on Święto Wiosny napisał w 12, 13 roku, w tych dwóch, trzech latach. Największego dzieła napisał Święto Wiosny, Petruszkę. Ptaka Ognistego. On właściwie w zasadzie nie miał tej inwencji, jaka mu była potrzebna i on korzystał często z inspiracji ludowej muzyki. No tak, mówimy o muzyce warszawskiej. Mnie ciekawi jedno, nazwaliśmy to, przebojów są zawsze dwa. Nie muszę sprostować. Nie pójdźmy na Stare Miasto. Ja nie napisałem koło 1000, tylko koło 500. Ja nie chcę uchodzić za jakieś otrapera. Jest to w każdym razie liczba koło 500 napisałem wielocyfrowa. Przypomnijmy właśnie, mówię, tych lat nie odda nikt, pójdę na Stare Miasto. Czy pan pisząc te szukającej muzyki, szukając tych szlagwortów, odnosił się do tej muzyki Warszawy, folkloru? Czy można jakoś zdefiniować istotę warszawskiego stylu muzycznego? Co takiego jest? Przede wszystkim tak, trzeba zacząć od czego? Albo się pisze do tekstu, albo autor tekstu pisze do muzyki.
takie, można i tak, i tak. Można i tak, a można również do publiczności. Ja teraz pytam o publiczność. No, to piszę, prawda, do tekstu, który mnie inspiruje. Nie zawsze, ale inspiruje, a jak nie inspiruje, to odrzucam. I muszę tu zdradzić, i to jest mój warsztat, bo każdy inaczej pisze. Czego warszawiacy chcą słuchać, pańskim zdaniem? Czego? Moja ta 50, która słucha właśnie tych piosenek, w taśmie mi pan pokazał, to oni z wielką radością słuchają tych piosenek. Mm-hmm. Nie na to, że to są te, ale w ogóle tego rodzaju piosenek. Słuchają też takich słupów, nawet mieliśmy własny zespół bardzo dobry w Skaldowie i się słucha, otwiera się to radio i słucha się jakiegoś piekła. Ja nic nie rozumiem, co oni grają. Jaki rodzaj muzyki przynosi najlepszą kasę? Nie rozumiem. I nie jest tak ważne miejsce, w którym się gra, tylko co się gra i jak. Ja myślę, że to jest chyba najważniejsze, bo można grać dobrze na ulicy, tak jak pan wspomniał o tym znakomitym skrzypcu, można grać, a można grać marnie na doskonałej stradzie. Też tak się zdarza. Oczywiście, prawda? Oczywiście. Także mi się wydaje, tak, że... Nie chodzi, myśmy się tu nie zrozumieli. Mnie chodzi o pewne gatunki muzyki lekkiej, tak. Które prawda, zaistniały teraz. Tak. Mam na myśli tak zwany heavy metal. Przepraszam, ja jestem może z okresu lat 20., lat 30. Powojennych piosenek. Myślę, że najchętniej gra się to, wokół kiedy zbiera się największa ilość ludzi. Piosenki melodyjne, to znaczy... Ja uważam, że piosenka to jest muzyka i tekst. Mm-hmm. Natomiast jeżeli nie ma ani jednego, ani drugiego, to zaczyna to już, to przestaje być piosenka. No i tak jest teraz. No właśnie. Bo jest tylko jedna fraza, proszę zauważyć to. I w kółko tak bez przerwy powtarzają. I tylko jest jeszcze bęben, który rąbie w taki sposób, że mnie głowa boli. Ja jestem naturalnie bardzo stary, ja jestem, może i nie mam prawa się tak wypowiadać, ale w końcu jakiś tam gust mam, jakieś wykształcenie muzyczne też mam i to, co jest dobre w każdej muzyce, nawet... ...z lat 30., z lat 40. itd. itp. Teraz są inne są wymagania. Po prostu jest to dynamiczna sztuka, ona się zmienia, zmieniają się założenia estetyczne. Co jakiś czas, to co było dobre w okresie Beatlesów, byli tacy, którzy też mówili, że bez przerwy jest nie tak, jak być powinno. Po czym minął czas i to się znowu, że tak powiem, nobilitowało. Natomiast jeżeli pana interesuje, czego najlepiej Warszawa słucha, teraz by mi trudno było powiedzieć, ale gdyby mnie pan zapytał w 79, 78, w 68, to poszedłby pan na bal sylwestrowy do Filharmonii, gdzie zawsze grały co najmniej 3 orkiestry, albo było ich więcej. I ja z panami spędziłem też Cygańska, która grała inny, swój, zabarwiony cygańską nutą czy skalą, bo to już wchodzimy w pewne szczegóły natury muzycznej, czysto muzycznej i ludzie, no najchętniej jest to muzyka, która nie szarpie, nie denerwuje, uspokaja. A dlaczego tak się działo? No bo ma pewne elementy podstawowe dzieła muzycznego. Nie każdego. Nie tylko. Jeśli chodzi o ten gatunek muzyki, to dlatego tak, wie pan, tam się zbierali. Ja pomijam to, że panowie dobrze grają, to jest zupełnie inna sprawa. Bo to jest od strony wykonawczej, tak. Ale słuchają też jednak tych utworów, bo to są melodyjne utwory, które trafiają tym ludziom do ucha. Bo to są melodyjne utwory. Mnóstwo pytań na wszystkie sobie oczywiście dzisiaj nie zdołamy odpowiedzieć, ponieważ nie wszędzie można grać, nie zawsze można grać, a jednak orkiestra gra na podwórkach, gra rozmaite teksty. Nie wiem, co pan na to, kiedy orkiestra podwórkowa gra pańską melodię, czy życzyłby pan sobie tantiemy zbierać od ich kapelusza? Nie, to panowie, pana Szpilmana, zagrajcie na zakończenie. Autobus czerwony przez ulicę tego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie, że świat u nas sezonowy każdy dzień. A motor wciąż huczy z ogniwasem ponad miastem, tej tonacji radosnej, której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie choćby każdy z nas, wszyscy patrzą.